Jak Pfizer działa na Omikrona? Pierwsze tak dokładne wyniki Omikron obniża skuteczność szczepionek. Wyniki badań z Afryki. Wariant Omikron redukuje skuteczność szczepionek przy zakażeniu, wynika z badań największego afrykańskiego ubezpieczyciela Discovery Health. Dodatkowo stwierdzono, że nowy wariant koronawirusa jest istotnie bardziej zakaźny. Nowe badania pokazują, że przyjęcie całego cyklu szczepień preparatem Pfizer-BioNTech, które dawało 90% zabezpieczenia przeciw zakażeniu koronawirusem w oryginalnym wariancie, przeciw Omikronowi jest skuteczne w 33%. Pełny cykl szczepień wciąż daje jednak 70% zabezpieczenie przed ciężkim przebiegiem choroby po Omikronie, który utrzymuje się w grupach wysokiego ryzyka, chociaż wydaje się spadać u 60, a jeszcze bardziej u 70-latków. Wcześniej bezpieczeństwo przed hospitalizacją szacowano na 95%, a 6 miesięcy po szczepieniu na 85%. Omikrona szczepionki. Nie najlepsza wiadomość to pierwszy raz, kiedy mamy dane na ten temat. 70% ochrony to zdecydowanie spadek i nie najlepsza wiadomość, powiedział dr Eryk Topol, wicedyrektor do spraw badań w Sleeps Research w Loyola w Kalifornii, cytowany przez USA Today. Zauważył, że nie jest pewien, czy te dane potwierdzą się przy większej liczbie badanych. Wszystko to jest zupełnie nowe, podsumował. Badania konsorcjum Pfizer-BioNTech sugerują, że dawka przypominająca może przywracać pierwotny poziom ochrony przynajmniej na jakiś czas. Powodowana Omikronem czwarta fala ma znacząco bardziej stromą krzywą przyrostu nowych zakażeń, ocenił dr Ryan Noach, prezes Discovery Health w oświadczeniu prezentującym badania. Zauważył, że przyrost nowych zakażeń w ciągu pierwszych 3 tygodni tej fali wskazują, że Omikron jest wysokotransmisyjnym wariantem z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa w społeczności. Omikron. Możliwe ponowne zakażenie po COVID-19. Jak wynika z badań, Omikron jest też zdolny do ponownego zakażania osób, które przeszły już chorobę wywołaną wcześniejszym wariantem koronawirusa. To dane zgodne z wcześniejszymi brytyjskimi badaniami, które mówią o 3-8-krotnie większym ryzyku reinfekcji nowym wirusem, jak zauważa dr Topol. Epidemiolodzy są przekonani, że Omikron pojawił się w Republice Południowej Afryki i rozprzestrzenia się po świecie równie skutecznie, jak wcześniej robił to wariant Delta. Formalnie rozpoznany został w listopadzie. Wciąż trwają badania nad stwierdzeniem, czy mimo gwałtownego rozprzestrzeniania się nowy wariant jest mniej groźny niż jego poprzednicy. Według badań Discovery Health mamy do czynienia z niemal 30% spadkiem liczby przyjęć do szpitali i na oddziały intensywnej opieki medycznej niż w wypadku poprzednich fal.